Cześć, witam serdecznie. Tu Paulina i kanał Innymi Oczami. Jeśli nie zasubskrybowaliście kanału Innymi Oczami, zróbcie to teraz, łapki w górę. No i oczywiście lecimy z materiałem. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem Co z tym gazem w Niemczech, czyli tutaj wkłania się polityka niemiecka. Jak to wygląda sytuacja tutaj? Mam taką ściągawkę, żeby się nic tutaj nie pomotać, bo przeczytałam trochę wiadomości i tutaj wiadomości z Niemiec, czyli sprawa właściwie ciążąca tutaj na każdym z nas tutaj żyjącym i pracującym w Niemczech. Chodzi o to, że co jest z tym gazem? To, że tutaj wojna na Ukrainie, czy nawet to, że inflacja poszła do góry, spowodowało, że rachunki za gaz wzrosły. I faktycznie w październiku wszyscy płacili wyższe rachunki za gaz. Co się stało? Klienci zaczęli się burzyć. Burzyć pod tym względem, że dużo ludzi dostało horrendalne rachunki po 1000 euro, co doprowadziło do zmiany dostawcy gazu. Najgorzej mieli ci, którzy mają małego dostawcę gazu i po prostu musieli po prostu sobie nowego poszukać. 2 listopada tego roku będzie zatwierdzone przez Niemcy, że tak zwana Umlage, czyli koszty dostawy gazu do klienta z innego źródła, nie będą przerzucone na klienta. Bo wcześniej miało to być zrobione, ponieważ to kosztuje. Żeby chronić niemiecki rynek tutaj energetyczny, zrobiono coś takiego, że miało to być przerzucone na klienta, żeby właśnie te firmy, te przedsiębiorstwa dostarczające ten gaz chronić, żeby nie było dużych kosztów. Co za tym idzie? Będzie to pokrywać państwo. I oczywiście za miesiąc grudzień, czyli przyszły miesiąc, wiadomo, idą święta, inflacja, jedzenie poszło bardzo do góry, ceny żywności, wiadomo. No i państwo zdecydowało, że zapłaci za miesiąc grudzień każdemu obywatelowi rachunek za gaz. Co tutaj? Chodzi o to, to będzie działać w ten sposób, że mnie się tak wydaje, że nie pobiorą Wam pieniądze z konta, tylko po prostu to, co Wam nie pobierze Wasz dostawca gazu, to dostanie to po prostu od państwa. Tak to wygląda. No i od marca 2023 roku do końca kwietnia 2024 zadziała tak zwany hamulec cenowy, który mówi, że ludzie, którzy ogrzewają swoje domostwa gazem, czyli mają taki Junkersy, zapłacą 12 centów za kilowatogodzinę. Czyli będzie to stała cena i nie będzie mogła wzrosnąć. Ludzie, którzy ogrzewają swoje domostwa węglem kamiennym albo gazem ziemnym, którego ciepło biegnie przez rury, nie mają analogicznego urządzenia w domu. Oczywiście tutaj tak zwany Junkers powinno być 9,5 centa za kilowatogodzinę. Tutaj oczywiście podatek za gaz powinien spaść z 19% na 7% do końca marca 2024 roku. No i odpadnie właśnie opłata za dostarczenie gazu, czyli tak zwane Gasumlage, 2,41 centa za kilowatogodzinę. Czyli w zależności, ile tam zużywacie, nie wiem, 20 tysięcy kWh na rok, czy 18, czy 17, pomnóżcie sobie to przez 2,41, to wtedy będziecie widzieć rachunek, podzielicie przez miesiące, no i będziecie wiedzieć, jak to wygląda razem z tymi wszystkimi horrendalnymi podwyżkami. Co z miesiącami styczeń, luty? Bo mówią tu o marcu, tak?
rząd powiedział tak, jeśli będzie dobrze, oczywiście będą pokryte koszty również za miesiące styczeń i luty. Tak jak mówiłam, 2 listopada będzie to zatwierdzone tego roku, jaka będzie wysoka pomoc na grudzień, czyli podano tu przykład. Rodzina, która używa 12 tysięcy kWh na rok, dostanie 21,4 centa za kWh, co daje 214 euro za pomogi z państwa na gaz. Klienci zostaną poinformowani wobec tego w grudniu. No i kwota ta orientuje się na faktycznej ilości zużycia gazu, przeważnie jest to średnia, albo ostatni miesiąc, bo jak czytałam artykuł, był to ostatni miesiąc, czyli mówiono o wrześniu, czyli teoretycznie tuż przed tymi podwyżkami, bo podwyżki zaczęły i oczywiście jak klienci płacili za gaz te wyższe ceny, płacili je w październiku. We wrześniu jeszcze była ta cena normalna, a w październiku miała być podwyżka. Czyli teoretycznie, jak już będziecie mieć właśnie tą obniżkę znowu w przyszłym roku, to wszystko będzie nadpłacone Wam do tyłu, czyli będziecie mieć te tak zwane koszty zwrócone. Czyli w tym rozliczeniu rocznym teoretycznie powinno Wam to być zwrócone. No i tak, jeśli jak ktoś płaci rachunki, można powiedzieć własnoręcznie, osobiście, czyli dostaje raz w roku takie rozliczenie, ile mniej więcej na miesiąc mniej więcej zużywa i na tej podstawie obliczany jest podstawowy rachunek za gaz, czyli taki pi razy oko, co miesiąc ile będziecie płacić. No i będzie to dopasowane do całości zużycia. A jeśli jest taka sytuacja, że jeśli przykładowo ktoś wynajmuje, bo mówię tu w tym momencie o najemcach, nie ma umowy z dostawcą, a jest to przez tego, u którego wynajmuje, to będzie to na zasadzie, tak jak obliczane są tak zwane niby costa, czyli poboczne takie koszty, nie wiem, wywóz śmieci, podatek za grunt i tak dalej, co macie raz w roku sobie tam do oddania, tak, do zapłacenia. No i kto ogrzewa gazem ziemnym czy węglem, dostanie dopłatę przy rachunku rozliczeniowym za rok albo dostanie po prostu pieniądze na konto, ale nie wiadomo, jak sprawa będzie właściwie rozwiązana. Teraz pytanie, pewnie pytajcie się, skąd te pieniądze w ogóle znalazły się, żeby pomóc niemieckiemu społeczeństwu czy obywatelom żyjącym tutaj w Niemczech. A mianowicie jest to na zasadzie, jak była tak zwana tarcza covidowa w Niemczech. Taka podobna pula pieniędzy, ja tam widziałam coś około 200 jakąś sumę, nie wiem czy to były miliardy i tak dalej, w każdym razie taka suma była. I to jest właśnie przeznaczone na pomoc wszystkim tutaj obywatelom w Niemczech. Nie wiem, co będzie tutaj z większymi przedsiębiorstwami czy małymi firmami. Na pewno gdzieś tam to będzie jakoś ujęte czy rozliczone, czy może częściowo będą musieli pokrywać koszta z jakieś tam większe czy mniejsze. To po prostu jest osobny jakby temat. Ja jestem osobą tutaj fizyczną, no i omawiam tematy dotykające osób fizycznie, mówię osoby takie, typu firma, jakiś geszeft, działalność i tak dalej. Po prostu nie jest to w kwestii mojego zainteresowania, także jeśli Wam się podobał ten odcinek, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!